Dobry, teraz przechwyt Bruno Grassy. Kontra Gliwicza i gol! Bardzo szybko otwierają wynik tego starcia Gliwiczanie. Patryk Zatowicz. Piłka z boku dla gospodarz Bagasza w pole karne. Zatowicz! Już 11 minuta tego starcia. Cały czas jednobramkowe prowadzenie Piastunek, które raz po raz nacierają na bramkę i teraz mamy bramkę numer 2. Pegasza trafia do siatki. Nieźle ustawiony w środkowej strefie Olszewski, nie doczekał się jednak na dokładne podanie. Kolejna akcja Piastunek i teraz Grassa trafia słupek. Grassa! Ależ to była bomba! W bliższej kolejce Kim Lemborg zmierzy się z Uniwersytetem Warszawskim. Darko, bo teraz okazja i gol, praktycznie wjeżdża z piłką do siatki Andrzej Bakłanow. Piastę 3, Górnik 0. Solówką Gliwiczanie. Grassa jest z piłką w polu karnym, wystawił na tacy Bugańskiemu, a ten dopełnia formalności. 4 do 0. Piastę Gliwice prowadzi już z Górnikiem Polkowice. Górnik 0. Podanie do Białego. Biały traci piłkę na rzecz Bugańskiego. Bugański jest w środku Pegasza. Pegasza strzela i gol! 5 do 0. Ależ katastrofa. Cóż za błąd Polkowic. Ale chcesz, teraz miał okazję Mrowiec, trafił w spojenie słupka z poprzeczką. Wilk rozpoczyna grę z narożnika boiska Brenorosa. Do Czecha, Czech uderza, 6 do 0. I Zbiański po raz szósty pokonany w tym spotkaniu. Lele bierze daleki rozbieg. Lele uderza, broni ten strzał Filio. Ale gwizdek arbitra, będziemy mieli powtórkę tego przedłużonego rzutu karnego. Zbyt daleko bramkarz Piasta wyszedł z bramki. Wolane czy Janiszewski, kto wygra wojnę nerwów? Wolan strzela, broni Janiszewski. Piłka wstrzelona w pole karne i kończy się ten mecz. Polkowiczanie mieli swoje szanse w tym spotkaniu. Dwa niewykorzystane przedłużone rzuty karne przez Lele oraz Wolana.